Szanowni Państwo, otwieram 56. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą sesję Rady. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Pudowskiego. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Mateusza Popławskiego. Witam skarbnika miasta, panią Barbarę Leszczyńską. Witam sekretarza miasta, pana Waldemara Siurka. Witam wszystkich oglądających transmisję już dzisiejszej sesji w przekazie internetowym. Transmisja sesji prowadzona jest na stronie internetowej miasta www.lukow.pl. Link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych. Szanowni Państwo, obrady 56. nadzwyczajnej sesji będą przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przypomnę zasady obowiązujące podczas obrad. Państwo radni mogą się zalogować do systemu e-sesja z dowolnego miejsca na świecie, zarówno przebywając w sali konferencyjnej, jak też w każdym innym miejscu, gdzie jest dostęp do internetu przy użyciu dowolnych urządzeń elektronicznych jak laptopy, tablety czy smartfony. Udział Państwa radnych w sesji prowadzonej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zwanej dalej sesją zdalną, jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach i nie powoduje wyłączenia bądź ograniczenia praw radnego określonych w przepisach prawa. Podczas sesji zdalnej radny będzie miał możliwość zabierania głosu, formułowania poprawek, składania wniosków, sprzeciwów i udziału w głosowaniu jak radny będący fizycznie obecny na sali obrad. Radny potwierdzi swoją obecność na sesji zdalnej, przebywając w sali konferencyjnej, jak też w każdym innym miejscu za pomocą przycisku kworum po jej otwarciu przez przewodniczącego obrad. Po uzyskaniu kworum przewodniczący rozpoczyna prowadzenie obrad zgodnie z jego porządkiem. Za pomocą przycisku kworum potwierdzi także obecność na wezwanie przewodniczącego obrad, w tym w szczególności przed każdym głosowaniem prowadzonym podczas sesji. Państwo radni biorący udział w sesji zdalnej przebywający poza salą konferencyjną mogą zgłaszać chęć zabrania głosu w aktualnie omawianym temacie w trzech trybach. Normalnym, ad vocem oraz wniosku formalnego poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści odpowiednio. Proszę o głos w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad, ad vocem, tu należy wskazać do czyjej wypowiedzi, wniosek formalny w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad. Mogą zgłaszać problem z oddaniem głosu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści nie mogę oddać głosu w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad. Dotyczy to krótkotrwałej przeszkody i prośby o wydłużenie czasu na oddanie głosu. Mogą w aktualnie omawianym temacie formułować poprawki, zgłaszać wnioski oraz sprzeciw w formie wiadomości SMS. W sytuacji, gdy przepisy statutu miasta przewidują składanie dokumentów w formie pisemnej, mogą dokumenty te składać w formie elektronicznej na adres mailowy brm@um.lukow.pl, informując o tym jednocześnie poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści złożono pismo. Wiadomości SMS należy wysyłać na udostępniony Państwu przed obradami numer telefonu. Wiadomości SMS przekazywane na wskazany numer telefonu oraz dokumenty składane w formie elektronicznej na wskazany obraz mailowy są odczytywane przez przewodniczącego obrad. Przewodniczący obrad udziela głosu z zachowaniem zasad wynikających ze statutu miasta. Przewodniczący obrad udziela głosu radnym biorącym udział w sesji zdalnej przebywającym poza salą konferencyjną, łącząc się telefonicznie z radnym z numeru telefonu wskazanego wyżej jako numer kontaktowy na numer telefonu, z którego radny sygnalizował potrzebę zabrania głosu. W przypadku zarządzenia głosowania przez przewodniczącego obrad na ekranach urządzeń pojawią się automatycznie przyciski umożliwiające oddanie głosu. Za, przeciw, wstrzymuje się. Przy każdym głosowaniu przewodniczący obrad ustali czas na odpowiedź, uwzględniając możliwości techniczne oddania głosu przez Państwa radnych, w tym w szczególności kilkunastosekundowe opóźnienie pomiędzy tym, co dzieje się w sali konferencyjnej, a transmisją. Po upływie wyznaczonego czasu na oddanie głosu przewodniczący obrad ogłosi wynik głosowania. Państwo radni biorący udział w sesji zdalnej przebywający poza salą konferencyjną ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub głosowania podczas obrad sesji powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. Szanowni Państwo, przechodzimy do stwierdzenia liczby radnych uczestniczących w obradach 56. nadzwyczajnej sesji
Rady. Proszę Państwa obecnych na sali konferencyjnej oraz przebywających poza salą o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum. Wyznaczam czas na potwierdzenie obecności na 2 minuty. Szanowni Państwo, stwierdzam, że upłynął czas przeznaczony na potwierdzenie swojej obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie, zgodnie z listą obecności, 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przechodzimy do realizacji punktu 2 porządku obrad, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 56. sesji Rady Miasta Łuków. Szanowni Państwo, sesja została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza miasta pana Piotra Pudowskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku. Wniosek spełnia wymogi formalne. Do wniosku dołączono porządek obrad wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Wymieniony projekt uchwały został zamieszczony w systemie e-sesja. Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w nadzwyczajnym trybie konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady i dodatkowo zgody wnioskodawcy. Czy do przedstawionego porządku obrad są wnioski? Nie widzę, aby Państwo radni obecni na sali składali jakiekolwiek wnioski. Nie mam także informacji od osób uczestniczących w sesji, a przebywających poza salą, aby oni takie wnioski chcieli złożyć. Zatem, Szanowni Państwo, informuję, że porządek obrad 56. nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, ta sesja to wynik wpłynięcia na konto miasta pieniędzy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy i istnieje potrzeba, aby taka sesja się odbyła, aby Państwo Radni zadecydowali o wpisaniu tych środków do budżetu, a o szczegółach powie Pani Skarbnik. To poproszę, jest również z nami pani kierownik Anna Skrzyszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który fizycznie będzie się zajmował dystrybucją tych środków. Poproszę panią skarbnik o informację. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo proszę pani skarbnik Barbara Leszczyńska, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, tak jak już pan burmistrz powiedział, wpłynęły pieniądze z budżetu państwa, które będą przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy. I tak do budżetu wprowadzone są dwie kwoty. Jedna kwota jest to kwota 91 800 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla każdej osoby. Druga kwota jest to niewielka kwota 500 zł i przeznaczona będzie na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży. Oczywiście chodzi też o obywateli Ukrainy. To są niewielkie w tym momencie pieniądze, dlatego że następne będą wpływały do nas w kolejnych miesiącach. I tak jak już tutaj było powiedziane, wprowadzenie do budżetu tych kwot pozwoli na wypłatę tych świadczeń. Ponadto proponuje się również wprowadzenie dodatkowego upoważnienia dla pana burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Oczywiście chodzi również o zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. To pozwoli na wprowadzanie tych kwot, które wpłyną na nasze konto, do planu na podstawie zarządzania pana burmistrza. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Tym samym otwieram dyskusję. Szanowni państwo, nie widzę, aby ktokolwiek z państwa radnych obecnych na sali chciał zabrać głos.
Nie mam także informacji od osób, które uczestniczą w sesji, przebywając poza salą konferencyjną, aby oni mieli jakiekolwiek wątpliwości czy zapytania. Zatem, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania, a przed przystąpieniem do głosowania poproszę państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Wyznaczam czas na potwierdzenie obecności na 1 minutę. Szanowni państwo, upłynął czas przeznaczony na potwierdzenie obecności, zatem przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Wyznaczam czas na oddanie głosu na 1 minutę. Szanowni państwo, wszystkie osoby, które potwierdziły swoją obecność, oddały głos. Informuję, że w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Przechodzimy do realizacji punktu 4 porządku sesji. Zamknięcie. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 56. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję wszystkim za udział.